Polskie Stronnictwo Ludowe tutaj zaczyna coś gadać na temat PSL. Przecież PSL jest bardzo znane. No zobaczymy, co tam będzie w tym PSL, proszę Państwa. Słoneczna to by Wam dała renty te po 1500 zł. Renty po 1500 zł Słoneczna. Wydaje mi się, że to będzie dostateczny argument za to, żeby jednak startować razem. Trzeba to oczywiście jeszcze zanalizować, zobaczyć sobie, jak to trzeba. No tutaj, proszę Państwa, też ostatnio Państwo widzicie te migawki z Ronda Waszyngtona, jaki tam burdel się dzieje, ile tam się ten narobi. I nie jest tak źle, ale z drugiej strony uważamy, że musimy widzieć. Zapraszamy do reklamy. Radio to FM, Euroconcita, Barbie Baby, Langstrom Extra. To FM, Euroconcita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Ta osoba, która przez Państwa wskazywana jest jako ten najlepszy specjalista od budżetu unijnego, eurodeputowany Janusz Lewandowski w tej chwili. Tak, tak, tu na Rondzie Waszyngtona, ulica Francuska, no Saska to nie, ale Francuska, sama Ronda Waszyngtona, spotkałam takiego Jaśka, co tam mieszka pod mostkiem, tam na Saskiej Kępy, tam koło mnie też mieszkał, bo nam Janek Witek umarł, myśmy tam jeszcze też 3 lata mieszkały. No i on, ten Jaśko, też urodził się w tym domu i chcieli go wyeksmitować, bo matka umarła, ojciec umarł. Ale on po prostu urodził się w tym domu, że on 70 tysięcy ma państwu oddać i że eksmisja. I on wywalczył sobie, że tam pozostaje, ale 1200 zł musi płacić miesięcznie. 1200 musi złotych. I on taki troszeczkę przygarbiony jest, no wie, chodzi z workiem, butelki zbiera, puszki zbiera. No i zagląda do każdego śmietnika. Teraz Polacy, proszę Państwa, jako te groby pobierane, ci faryzeusze, muszą się uczyć, że trzeba zaglądać do śmietnika. Bo jeszcze policja kiedyś zaczepiła każdą osobę w śródmieściu, jak ktoś zagląda do śmietniczki. No, to wtedy trzeba powiedzieć policji polskiej, przecież w Warszawie to każdy zagląda do śmietnika, bo teraz trzeba zaglądać do śmietnika. Ludzie wyrzucają butelki, ludzie wyrzucają puszki. No i dzisiaj jak ja jechałam do pracy, właściwie to mogłam w tym parku Skaryszewskim, weszłam tylko, zahaczyłam i mogłam mieć około, ja wiem, że 100 puszek to byłoby tam 5 zł. Myślę, że będę tu się męczyć o te 5 zł i będę z tymi puszkami do Czarnej Strugi jeszcze jechać. I dlaczego? No bo jak zostawię na krzakach, no to przecież Zarząd Zieleni Miejskiej, oni to wszystko okradną, zabiorą, jak ktoś coś zostawi. W Polsce jest taka blazia mentalność, że wszystko ci ukradną nawet za twoje dupy, za twoich pleców. Ktoś nie zauważysz, to ci to zniknie. Złodziejstwo, draństwo i tu pod mostem Poniatowskiego. Nie wiem, czy to jest, wiesz, w jakimś okresie czasu ludzie są szczęśliwi, że jak coś się dzieje, ale jak ja widzę, że o takie głupoty się walczą, aby pójść, wiesz, nad Wisłą poleżeć na piachu, tam jeszcze szkła pełno, to przecież jest głupie strasznie, no żeby się tak dać pokaleczyć. No. Bójka była w nocy 24, taki jeden zaczepiał, to ma długie ręce i takie mocne te palce wielkie, ja mówię, Boże, on zaczepia, zaraz będzie bitwa. Ale tam siedziało 3-4 chłopaczków, dali mu szczękę i to bardzo mocno. Wypadł z autobusu, wiesz, może na tą butelkę, czy która się rozbiła, nie wiem, bo on w jednym ręku miał butelkę, z drugą ręką chyba walczył, ale myślał, że on ich pokona, a to była nieprawda. Oni go pokonali, dziewczyny stanęły murem w obronie, no one nie walczyły, ale takie odważne, że się pokazały. Proszę Państwa, bójki, bitwy, mędy same, proszę Państwa, butelki, system rzymski w Warszawie, czyli taki pogański, wiesz, nadaje ton temu wszystkiemu, Pałac Kultury Stalina i Lenina, że pełno jest ateistów, no mało tej takiej prawdziwej wiary. Ja mówię, Boże, ja jako ta Jehówka mówię, niech oni sobie pójdą do tego kościoła, to chociaż przestaną chlać, przestaną się lać, przestaną wrzeszczeć tu po nocach. Ja lubię, jak coś się dzieje, no ale wiesz, jak nie głupoty jakieś, aby głupoty się nie działy, no.
to wtedy ja lubię to żebraństwo. No to bardzo ładnych chłopaków, parę pozdrawiało mnie, bardzo miło mi było i nie wiem, czy to nie ta osoba gdzieś mnie zauważyła w dwóch miejscach i tak do mnie machała rączką. Tacy mili są niektórzy chłopcy, naprawdę, ale nie lubię pijaństwa, chamstwa i jawnego jakiegoś takiego skurwysyństwa. Tak, to taka Romulka mówiła, ten Ireczek z Wałbrzycha i jawne skurwysyństwo zawsze po. Ale paliła papierosy i pod lotniskiem zbierała te wszystkie pecze i na raka umarła i po prostu jeszcze no, źle się czuła na wszystko, bo tam już nigdy się nie leczyła ta Rumunka, ten Ireczek. Ale on był podły, podły. No i tak ludzie tak wrzeszczą na siebie. Tu pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina jakiś w nocy latał, proszę ciebie, krzyczał, wrzeszczał. Ja mówię, Jezu, ja przechodzę, muszę gdzieś bokiem przejść. Bo jeszcze mnie zaatakuje, że co się na mnie patrzysz, co się na mnie patrzysz. Takie, wiesz, takie głupoty, że ja mówię, Boże, jak ktoś się tam pojawi, to się każdy do niego gada. Jak wrzeszczał, jak powypijał te piwa, co tam stały pod śmietniczką, czy tam. I po tych alkoholach, po tych narkotykach szczęśliwych, narajcowanym, że coś okropnego, ja mówię, że no nie wiem, do parku to wysłać też się nie da, bo to musi być gdzieś tu. Bo to musi gdzieś tu być, przecież dzieckanatkę dostanie, gdzie to ludzie przechodzą gdzieś do parku, skarżą się, jeszcze napadną się, tak. No bo tam idą, wiesz, geje, za krzakami się chowają, wiesz, trele, morele, ale coś tam. No także przesyłamy, proszę Państwa, buziaczki, oglądamy kanał elmercedesyoutube.com. To jest największy kanał pod słońcem, ma 75 tysięcy filmów edukacyjnych. Proszę Państwa, tam też jest forma Radia Conchita, to KFM Euro Conchita Barbie Baby Line. Tam są zdjęcie Martusi, jedna Martusia, druga Martusia, tam są występy. Tam przeróżne są kanały też naszej małgi LGBT i to i tamto i mydło i powidło, no ale przynajmniej jest kolorystyka, kolorystyka. No. Czy PSL, one miały 4 mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pytanie, czy utrzymają ten stan posiadania, a są politycy na przykład z PSL-u, którzy już się szykowali do posiedzenia Rady Naczelnej PSL-u, żeby rozliczać się prezesa. Czy pani się spodziewa jakichś być może ruchów odśrodkowych, czy jednak tak jak no, wiesz, czy poseł Święcicki, jakiegoś dalszego jednoczenia po w szeregach koalicji europejskiej? Zacznę od PiS-u. Uważam, że tak jak mówiono, że w tych wyborach zwycięży to ugrupowanie, które popełniło jej błędów i wydaje mi się, że rzeczywiście tak było, że PiS popełnił po prostu w tej kampanii mniej błędów niż Koalicja Europejska, przy czym błędy Koalicji Europejskiej były takie drobne, szczególnie w ostatnim tygodniu, ale jakoś tam się zsumowały. Mówię tutaj na przykład o wypowiedzi pana Kupińskiego na temat związków partnerskich, mówię chociażby właśnie o problemie Grzegorza Znaczy z Chetyny, który najpierw krytykował, że premier jedzie do Powodzi, a potem sam pojechał. Więc zapraszamy na przeoglądać program Marcin Paszko. Marcin Paszko. Proszę Państwa, jest bardzo ciekawy kanał. Proszę Państwa, jest to kanał artystyczny. Ja myślę, że w ogóle mało kto by mógł zrozumieć to, by mógł to pojąć. Co to znaczy kanał artystyczny? No bo ludzie są dosłowni, ludzie są, wiesz, to co widzą, to gadają, jak kropka jest, to mówią kropka, jak krzyżyk, to mówią krzyżyk, jak pineska, to mówią pineska. A kanał artystyczny, proszę Państwa, tutaj uwziął się za Biblię, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że w ogóle w Biblii jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jest tam pod względem artyzmu tak. Parabola, hiperbola, świadoma przesada, saga, opowiadanie historyczne, sprawozdanie historyczne, poezja, psalmy. Mnóstwo tego jest, proszę Państwa. Kiedyś jak dorwałam taką książkę Zrozumieć Biblię, to tam tego też było bardzo dużo, że jest opowieść dydaktyczna, ale tam ktoś z tej opowieści dydaktycznej to tak zrobił, żeby te wszystkie wiesz, opowieści biblijne zamienić w bajkę, na coś ja tam nie za bardzo zgadzam, no ale no dużo tej książki wzięłam. Że jeżeli jest na przykład w Biblii parabola, hiperbola, to czyli, że to jest świadoma przesada. Przesada. No milion razy ci mówiłam, żebyś tego nie robił. No to przecież wiadomo, że nie chodzi o to, że dosłownie milion razy, bo żebym ja tu miała mówić milion razy, to ja już kaszlę.
bo jestem taka troszeczkę zaziębnięta. Dobrze, że jestem w pracy, tu popiję herbatkę. Przez 3 dni będę kotowała w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Tam jest sesja na 5 rano. Martusie też zapraszamy, tam są książki. Można czytać książki, bo nawet ci, którzy dostali legitymację, to może nie mają pozwolenia na wypożyczanie książek do domu, ale bo i po co? To mogą korzystać z tych książek na miejscu, poza tym codziennie mogą 3 godziny korzystać z internetu. Mają legitymację z numerem plus hasło, a tutaj jeszcze też na konsoli można dostać jeszcze 4 godziny plus, potem jeszcze 4 godziny plus i całą noc siedzieć, a to się lubię też zdrzemnąć, potem są te pupy wolne, tam jakiś facet przyleciał, stary, durny, tłusty, ale on dość czysty, czysty. I tak na tę pufę rzucił się i tak okupuje tę puchę, pufę, myśląc, że to jest jego dom, że to jest jego łóżko. I tak plecak tu zostawi, potem idzie tam gdzieś, zagląda do jakiejś książki, coś pije tam do komputera i pilnuje tej pufy, żeby ktoś mu nie zabrał, wiesz, nie zajął. A studenci się śmieją wszyscy, ja mówię, jak on będzie tak robił, to jeszcze ochrona się zainteresuje tym bliżej, bo to wiesz, no bo po co on tak na tej pufie, to jest durny czy co? To studenci są przemęczeni po nocach, czytają te książki. Ja pamiętam, jak kiedyś się uczyłam francuskiego, angielskiego języka, rosyjskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, greckiego, uczyłam się i starego i nowego. No przecież ja ze słownikiem angielskim to siedziałam na klozecie, no bo angielski to ja miałam już z pedagogicznego studium technicznego, proszę Państwa, z Ciechanowa. No pierwszy stopień z angielskiego to ja dostałam w ogóle dwóje dostałam. Potem nie wiem, co tam na okres dostałam, no ale przez te dwóje to już nie mogłam mieć piątki. Piątkę to ja miałam z matematyki, w pedagogicznym studium technicznym w Ciechanowie, ale też nie wiadomo dlaczego, bo ja zawsze byłam, wiesz, z matematyki, bo nie chciało mi się myśleć, wiesz, wolałam w balecie tańczyć, wierszyki klepać, trepać i tak dalej. Różańców nienawidziłam, ale zapisali mnie na komunię świętą, byłam ze świeczką wszędzie, najpiękniejsza. No i byłam w żarmatki katoliczki na komunii świętej, na wierzbowaniu, w ogromnej farze w tym kościele w Białymstoku. Potem z racji też ojca policjanta byłam też w cerkwi wszędzie na tych świętach. A potem wtedy postanowiłam śpiewać w cerkwi. I tam ten dubet, dyrygent naszego chóru katedralnego, gościł mnie codziennie, kiełbaską mnie gościł. To były takie czasy, kiedy ja w ogóle nigdzie nie pracowałam i w ogóle mi nic do szczęścia nigdy nie było potrzebne. Potem zaczęłam pracować tak od kilku lat. No i jestem też szczęśliwa, że teraz mam zaległości, długi tutaj i pójdzie to w masę upadłościową. I się oni w ogóle wszyscy wypchają, niech się oni wykopcą, niech się wykaszlą, niech się wyflują, niech się wyszczują. I się wypierdzą i nie się wytwierdzą. Specjalni reporterzy, specjalni wysłannicy. Połączmy się zatem ze zwycięzcami tych wyborów Prawem i Sprawiedliwością. Tam Karol Surówka. No tutaj w sztabie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie można powiedzieć. Na Nowogrodzkiej jesteśmy, Prawo i Sprawiedliwość, proszę Państwa, sztab. No tak, żeby Państwo zobaczyć. Tak, na Nowogrodzkiej teraz jesteśmy. Jutro w kanale El Mercedes proszę oglądać, no, urywki naszego radia, to KFM Europa, czy ta Barbie Weidland. Muszę pokaszleć trochę, bo biorę sobie, wiesz, leki na cukier, tu na kaszę tego leku. Może mi pomoże, Michałek mnie troszeczkę, wiesz, wyleczył. Też mnie Michałek wyleczył, wspaniały mój przyjaciel, proszę Państwa, mój mąż Michałek, no, z którym się kocham wciąż. Nawet kocham się z powietrzem. Nie wiem, czy ty wiesz, że pojutrze będzie też. Będzie woda, będzie ciepło, będzie lało. Aż wszystkim zarośnie pezem, nie to pezem. Buziaczki, proszę wam, buziaczki, proszę mi szklaski, proszę mi dobrej myśli. Ten wieczór wyborczy kończy bardzo trudną, bardzo intensywną, bardzo długą kampanię wyborczą dla Prawa i Sprawiedliwości. Politycy PiS-u odwiedzili wszystkie okręgi wyborcze, 13 okręgów wyborczych. Tam przedstawiony był zarówno ten program europejski, ale też założenia programu krajowego. W
42-40% głosów to wynik Prawa i Sprawiedliwości. No i zapowiedź walki o kolejny wynik w wyborach parlamentarnych w październiku. Karol Surówka, bardzo dziękujemy. Drugi wynik to Koalicja Europejska. W sztabie jest Sylwia Białek. Jakie tam nastroje? Tutaj też emocje już opadły. Można prowadzić jedynie rozmowy kuluarowe. Po godzinie 21 na scenie pojawili się liderzy ugrupowań tworzących Koalicję Europejską. Jako pierwszy głos zabrał lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który dziękował za oddane na koalicję głosy, dziękował współkoalicjantom, mówił: zrobiliśmy wielki krok, to bardzo dobry wynik. Zaapelował jednak, by z ostateczną oceną tego, co dziś się wydarzyło, poczekać do ogłoszenia przez PKW ostatecznych wyników wyborów. Politycy Radio PKFM Eurokoncita Barbie Baby Lunch. Tak, zaproszę być z nami. Zbliżą się nieco do Prawa i Sprawiedliwości. Jak na razie jest to wynik oczywiście lepszy niż ten uzyskany 5 lat temu, ale teraz Koalicja Obywatelska, Koalicja Europejska, Platforma Obywatelska i współkoalicjanci startowali razem. Wszyscy czekają zatem na to, co wydarzy się za kilkadziesiąt godzin, kiedy PKW przekaże ostateczne wyniki. To była Sylwia Białek, bardzo dziękuję. To przypomnijmy wyniki tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego, a to jeszcze sondażowe. Prawo i Sprawiedliwość zdobywa... Prawo i Sprawiedliwość 24 mandaty zdobywa, proszę Państwa. Radio to KFM, proponuję to Barbie Baby Lunch. Przed 5 laty zdobyło 19 mandatów. PSL, który miał 4, SLD, który miał 5 mandatów, w sumie 28, w tym roku 22, więc traci 6 mandatów w Parlamencie Europejskim. Nowa Prawica występowała 5 lat temu i zdobyła 4 mandaty. Dziś to Konfederacja zdobywa 3, czyli traci jeden. No i nowy zawodnik, czyli Wiosna Roberta Biedronia. Czas na komentarze. Teraz politycy i Katarzyna Gójska. Pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Lichocka? Marcin Święcicki, Koalicja Europejska i Platforma Obywatelska. Tu pani Lichocka się bardzo udziela. Właśnie lider Kukiz 15 nie pojawił się. Przynajmniej takie mamy informacje na wieczorze wyborczym ugrupowania Ruchu Społecznego. Proszę powiedzieć, czy państwo nie obawiają się, że ten wynik... No to pani Lichocka będzie się wypowiadała. ...końca Ruchu Kukiz 15. Na początek małe sprostowanie. Tak jak ja jestem dzisiaj tutaj, tak Paweł Kukiz wcześniej był umówiony w innej telewizji, więc po prostu musiał pojechać tam, więc tak na spokojnie. A co do tego, nie jesteśmy oczywiście zadowoleni z tego wyniku, ponieważ mieliśmy przygotowany bardzo dobry program, program europejski. Jednakże to, o czym mówiłem wcześniej, ta niemerytoryczna dyskusja i próba cały czas polaryzacji sceny politycznej, mówiącej o tym, że są dwa duże ugrupowania i teraz jak nie zagłosujecie na nas, to będzie tragedia. Patrząc na wyniki ostatnich wyborów, to prawda po prostu. Są dwa duże ugrupowania, są dwa duże bloki. Są dwa duże oczywiście bloki, tylko jak przed chwilą słyszeliśmy, no, blok Prawa i Sprawiedliwości jest, możemy powiedzieć, jednolity, tak, a ten drugi blok to jest od prawa do lewa. No właściwie to jest tak naprawdę domknięcie po okręgu stołowe, bo w tym samym ugrupowaniu widzimy osoby, które walczyły z komuną, no i ci, którzy tę komunę utrwali. Więc cóż to za ugrupowanie? No jest to ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość. Jest trzecia droga i będzie musieli ciężko pracować, aby jednak przekonać obywateli, że coś w Polsce trzeba zmienić. Tuż przed ciszą wyborczą pan premier, prezes Jarosław Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie: z Konfederacją my koalicji nie będziemy zawierać, nie będziemy z nimi rządzić, to jest formacja prorosyjska, definitywnie wyklucza, takie były mniej więcej słowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, współpracę z Konfederacją. A czy po tych wyborach Kukiz 15 wyklucza współpracę z Konfederacją? Wykluczał ją Paweł Kukiz przed wyborami. Pani redaktor, Paweł Kukiz ją wykluczył przed wyborami. Na pewno po wyborach również nie będziemy pracować z ugrupowaniem skrajnie nacjonalistycznym, bo pamiętamy od takich delikatnych antysemickich wypowiedzi w 37 w Niemczech. Wiemy, do czego to doprowadziło. To ugrupowanie w naszej ocenie jest bardzo niebezpieczne dla Polski i dla polskiej demokracji, no bo jeżeli
jeżeli, tak jak powiedziałem w pierwszej części, jest pomagane przez farmy troli spoza Polski, to oznacza, że znowu mamy próbę wpływu na nasze wyniki spoza granic Polski. My naprawdę zupełnie różnimy się od tego, co mówi Konfederacja. My uważamy, że Unia Europejska... Ale w szeregach Konfederacji są politycy, którzy dostali się z waszej listy. Oczywiście i bardzo dobrze, że już u nas ich nie ma. Więc no, no, tak trzeba powiedzieć. Po prostu oczyściliśmy się z osób skrajnych i nieodpowiedzialnych, bo jeżeli idziemy do wyborów i mówimy, że partii nie chcemy, a tam nagle ktoś chce na siłę utworzyć partię i ją utworzył, to znaczy, że zdradził swoich wyborców. Jeżeli pojawia się poseł, który mówi, że z naszych list dostał się poseł, który mówi, że jednomandatowe okręgi wyborcze są fantastyczne, a później przychodzi do ugrupowania, które temu zaprzecza. Z państwa perspektywy może to tak wyglądać, ale wyborcy oceniają, wyborcy zdaje się ocenili to inaczej niż zdrada, przynajmniej nie ocenili tego negatywnie. Pani poseł, zwracam się do pani poseł Joanny Lichockiej z Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory PiS był w tej komfortowej sytuacji, że zagospodarowywał całą prawą stronę sceny politycznej. Jak pani ocenia teraz tą sytuację, którą mamy po wyborach? No nie całą, bo poprzednie wybory europejskie pokazały podobny wynik, nawet trochę lepszy Konfederacji, także to jakby się powtarza. Mamy nadzieję, ale że tak nie powtarza się, jeszcze, ale przyjdzie frekwencji, tak. I to powinno budzić niepokój, bo to jest rzeczywiście w liczbach bezwzględny wzrost poparcia dla partii prorosyjskiej w Polsce i to trzeba się temu bardzo, bardzo z dużym niepokojem przyjrzeć. Może w państwa kampanii ten przekaz był zbyt mało. Z całą pewnością będziemy analizować. Uważam, że ona była rozrobiona bardzo profesjonalnie i udało nam się ją przeprowadzić w sposób niezwykle spójny. I mam wrażenie, że to była bardzo taka mocna kampania, znaczy najbardziej udana. Mamy dosłownie 30 sekund, czyli chciałabym, żeby pan poseł Marcin Święcicki z Koalicji Europejskiej mógł odnieść się do tych pierwszych sondażowych przewidywań co do mandatów. Jeżeli Platforma Obywatelska, politycy Platformy Obywatelskiej zdobyli 16 mandatów, to jest liczba wystarczająca, która realizuje państwa ambicje, czy też to jest za mało? Na pewno rozumiem, że państwo by chcieli, ale czy 16 mandatów to jest powód do tego, żeby rozpocząć poważną debatę na temat przywództwa w Platformie Obywatelskiej? Dobre miejsca naszym koalicjantom, czyli PSL-owi i SLD, żeśmy się specjalnie trochę posunęli na tych listach, żeby oni mieli jednak szansę. Ale może jednak za bardzo. No więc to zobaczymy, jakie będą wyniki szczegółowe, ale chciałem jeszcze raz podkreślić, że założenie przy układaniu list było takie i na to się Platforma Obywatelska zgodziła, żeby się posunąć na rzecz koalicjantów PSL-u i SLD, żeby oni byli zadowoleni z tych wyników i żeby utrzymali zajęcie w Proszę z nami pozostać. Na pewno gorące pytania i gorące opinie ze strony polityków będą jeszcze podczas tego wieczoru. Wieczorze Polskiego Radio Wieczór Wyborczy. Jesteśmy obecni na antenie jedynki, trójki Polskiego Radio 24 i na portalu. Do tego studia powrócimy po 22. Teraz czas na serwisy informacyjne. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. To Polskie Radio 24, minęła 22, czas na informacje dnia. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do Europarlamentu w sondażu Exit Poll. Jarosław Kaczyński podziękował kandydatom i sztabowcom PiS. ADC przed socjalistami i liberałami to prognozowany rozkład sił w Parlamencie Europejskim. Joanna Skrzypiec, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej, nieco ponad 42% głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tak wynika z sondażu Exit Poll, zrealizowanego przez Ipsos dla TVP, Polsatu i TVN. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska, 39%. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podziękował kandydatom i sztabowcom Prawa i Sprawiedliwości. Dziś jest bardzo ważny dzień, trzeba go docenić. Docenić także autonomiczną. Tych wyborach, przed naszymi Europą.
rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni. I musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej zwyciężyć niż teraz. Mateusz Morawiecki, bądźmy cierpliwi, czekajmy na ostateczne wyniki, apelował z Morawiecki. To wszystko jest ciągle rzeczywistość sondażowa. Zrobiliśmy dobry wynik, zbudowaliśmy koalicję, jesteśmy bardzo bliscy, jesteśmy o wyciągnięcie ręki. Ale chcę powiedzieć, żeby z podsumowaniem tych wyborów poczekać do ostatecznych wyników. Naprawdę powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas. Jeżeli wyniki sondażu potwierdzą się, do Europarlamentu dostaną się także kandydaci Wiosny 6,6% oraz Konfederacji 6%. 5% progu nie przekroczyły komitety Kukiz15 oraz Lewica Razem. Prognozowana frekwencja wyniosła 43%. Tak wynika z sondażu Exit Poll. Właśnie, jesteśmy i jesteśmy. PR24, tutaj mogą Państwo obserwować w internecie. Kłaniamy się Państwu nisko, Anna Botek. Ja to nic nie. Przenosimy się teraz do Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie zapowiadana konferencja prasowa poświęcona tym wyborom do parlamentu. Oj, dużo się dzieje, proszę Państwa, tu się bardzo dużo dzieje w naszym radiu. I to KFM, Brokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Proszę Państwa, to jest ostatnia w dniu dzisiejszym konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Może czas na małe podsumowanie. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów. Tu należy się pochwała dla wyborców. Dla przypomnienia, o godzinie 12 frekwencja wyniosła 14,39%, o godzinie 17 32,51%. Sądzę, że to są oficjalne wyniki z obwodowych komisji wyborczych. Sądzę, że po 21 ta frekwencja na pewno przekroczyła 40%, ale co czas jeszcze na oficjalne wyniki, jak uzyskamy z obwodowych komisji wyborczych. Ponadto chciałbym podziękować członkom obwodowych komisji wyborczych, którzy w tej chwili już za to, co już zrobili, i prosimy o dalszy wysiłek mający na celu ustalenie wyniku wyborów. Nadto należy się podziękowanie policjantom i innym funkcjonariuszom, którzy zabezpieczali przebieg wyborów. Mamy ostatni meldunek odnośnie wydarzeń związanych z wyborami i proszę Państwa, na przeszło 27 tysięcy komisji obwodowych i blisko 30 milionów wyborców, to można powiedzieć, że wybory przebiegły w sposób bardzo spokojny, albowiem zaistniało tylko łącznie 19 zdarzeń, które można określić jako przestępstwa, w tym 7 określonych z kodeksu wyborczego. Jeżeli chodzi o wykroczenia, to tylko stwierdzono 90 wykroczeń, w tym 35 związanych z kodeksem wyborczym. Warto też przedstawić ewentualnie stan związany z wyborami za granicą. Otrzymaliśmy informacje od pełnomocnika ministra spraw zagranicznych. W 2019 roku z tej informacji wynika, że głosowanie we wszystkich obwodach utworzonych dla obywateli polskich przebywających za granicą rozpoczęło się punktualnie. Dotychczas brak zgłoszeń o problemach czy incydentach. Głosowanie w obwodach, które się odbywało w dniu 25 maja, zakończyło się we wszystkich obwodach do 21 czasu lokalnego, miejscowego.
większości obwodowych komisji głosowanie już się zakończyło, w kilkudziesięciu jeszcze trwa. Najpóźniej o godzinie 23 naszego czasu zakończy się głosowanie w Maroku, Senegalu i na Islandii. I to w zasadzie jest takie podsumowanie tej części dzisiejszej. Jutro konferencje są przewidziane o godzinie 10, 13.30, 18.30 i o 22.00. Chyba że wcześniej będą już znane oficjalne wyniki, które uzyskamy z obwodowych komisji wyborczych, następnie przekazanych do rejonów. Czekamy na oficjalne wyniki wyborów. Na razie mamy te sondażowe, ale trzeba posłuchać tego, co mają do powiedzenia goście Katarzyny Głońskiej. Pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska i Koalicja Europejska i pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, do państwa i nasi goście. Szanowni panie pośle, zwracam się do pana posła Jarosława Sachajko. Wiemy już, że Prawo i Sprawiedliwość definitywnie odmawia współpracy i deklaruje brak współpracy, przynajmniej koalicyjnej, po ewentualnych wyborach parlamentarnych z Konfederacją. A czy teraz pytanie do państwa, czy państwo rozważają współpracę koalicyjną, być może nawet współpracę koalicyjną wyborczą przed wyborami parlamentarnymi z Prawem i Sprawiedliwością, Zjednoczoną Prawicą? Przede wszystkim my rozważamy dalej współpracę z obywatelami i mamy żelazne zasady, z którymi szliśmy do wyborów i wcale nie chcemy ich złamać, czyli jakaś odmiana jednomandatowych okręgów wyborczych, referenda, które będą wiążące dla polityków, bo w tej chwili może nawet 100% obywateli pójść do referendum i żądać czegoś, a politycy, tak jak to już było w przeszłości, mogą zmienić te podpisy i obywateli nie rozważać. Pan przedstawia listę ewentualnych postulatów do dyskusji dla Prawa i Sprawiedliwości. Ależ oczywiście i o tym Paweł Kukiz kilkukrotnie mówił, niepodwyższanie podatków, zwiększenie kwoty wolnej od podatku przynajmniej do 30 tysięcy, tak żeby to było, to jest średnia w Unii Europejskiej. Po prostu obywatele mają być podmiotem i jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało w ten sposób współpracować, to podejrzewam, że tutaj nie będzie problemu. Ale problemów z budowaniem koalicji wyborczej, wejście do Zjednoczonej Prawicy przed wyborami parlamentarnymi? Tego nie wiem. Panie redaktor, szliśmy z takimi postulatami 4 lata temu i dalej je podtrzymujemy chyba jako jedyne ugrupowanie, bo wszystkie pozostałe ugrupowania opozycyjne to właśnie Front co chwilę zmieniają zdanie, a robią jakieś magiczne koalicje. Ja bym tutaj może jeszcze apelował do posła. Radzie, dużo się dzieje w naszym radzie. Elektorat europejski głosuje na Platformę Obywatelską. Na szczęście to... Dużo się dzieje w naszym radzie. To jest prawda.
Zresztą Prawo i Sprawiedliwość akcentowało bardzo swoją europejskość, nasze hasło Polska sercem Europy było bardzo eksponowane. Dużo się dzieje w naszym radiu, tak jak dużo się dzieje. Muszę głosować, jak się jest polskim eurodeputowanym za Polską, a nie przeciw Polsce. Jak to się zdarzało eurodeputowanym Platformy Obywatelskiej? Ja przypomnę, że jeśli chodzi o nową perspektywę budżetową, którą będziemy musieli dopiero wywalczyć, to ten projekt złożony przez Komisję Europejską podpisała komisarz Elżbieta Bieńkowska, komisarz PO i PSL, a żaden z eurodeputowanych Platformy głośno nie protestował. Jest Lichocka, jest. Komisji budżetowej, on powtarzał słowa komisarza Oettingera, że powinniśmy być zadowoleni z tego budżetu. Jest Lichocka. Na przykład budżetu jest Lichocka. Gospodarkę rolną. My przeciwko temu protestowaliśmy, protestujemy i dlatego będzie teraz... Radio TKPM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Jest Lichocka. Jest Lichocka. Radio TKPM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Jest Lichocka. Bardzo taki znaczący też wynik, jeśli chodzi o... Jest, tak. Przegrał bardzo mocno, ponieważ nie umiał znaleźć... Nie umiał, przegrał, bo nie umiał. Podzieliły Wiosna i Konfederaci. Jeżeli Kukiz 15 nie będzie miał jakiejś autorefleksji, to do wyborów do Sejmu po prostu się nie znajdzie w kolejnym parlamencie, ponieważ te głosy, które otrzymał w 2015 roku, pójdą właśnie na głosy takich komitetów jak Wiosna. Więc to są wnioski z tego wyniku wyborów. Natomiast to, co bym jeszcze chciała powiedzieć, to bardzo dobitnie widać, że Platforma Obywatelska jest reprezentantem... Ojej, co tu się dzieje? Nie europejskiego. Ten duch rycerski, on miał też związek z jego stosunkiem do kultury średniowiecznej. O kim mowa, jeżeli chodzi o kulturę średniowieczną? Ale się tu dzieje. Irlandczyków. I to jest też chyba dosyć ciekawe, to znaczy to pytanie o jego przeżywanie tożsamości angielskiej, prawda? Też tego napięcia między średniowieczną przeszłością, kiedy Anglia była jeszcze krajem katolickim, kiedy jeszcze nie podpiła tych innych krajów na Wyspach Brytyjskich, a tą późniejszą Anglią protestancką, a Anglią, która kolonizowała kulturowo inne kraje i Anglia, która wywoływała właśnie krytyczne nastawienie Chestertona. Mam akurat przed sobą cytat, który możecie potwierdzić na temat Wellsa. Wells dzisiaj jest traktowany u nas jako autor dla młodzieży, powieści fantastyczno-naukowych. Wtedy był ważną postacią, wypowiadał się w wielu kwestiach istotnych i na przykład miał zawsze wolny wstęp do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Otóż Wells sądzi, że wielkie wojny pomiędzy wielkimi mocarstwami są absurdem, ale że czasem przy zaprowadzeniu porządku na naszej planecie konieczne może się okazać zmuszenie zacofanych ludów do udostępnienia ich zasobów. Nie musisz wcale palić światła. Możesz wejść do domu, pójść od razu spać, bo jak ten będzie dzwonił, to będzie myślał, że nie dzwonił. Terroryzowania małych narodów w celu zagarnięcia ich ropy naftowej lub złota gardzi natomiast jedynym rodzajem wojny, którego ja szczerze bronię. Wojny cywilizacji i religii mającej rozstrzygnąć o moralnym losie ludzkości. Czy to oznacza, że Chesterton był pierwcą tego, co dzisiaj nazywamy zderzeniem cywilizacji, starciem, konfliktem między różnymi właśnie religiami, różnymi systemami wartości?
do tego stosunek, jak on patrzył na to, co dzisiaj się dzieje, jeśli chodzi właśnie też o zderzenie różnych takich... ...zasady, że środki europejskie będą zawieszane, jeśli państwo nie będzie przestrzegać praworządności, dlatego, że PiS... Także widzicie państwo, chodzi tutaj o dominację, chodzi tu o wpływy, chodzi tu o panowanie religii, bo... Religia jako Babilon Wielki to jest jedność. Religia jako nierządnica apokaliptyczna to jest jedność. No ale ta religia jest podzielona i tu chodzi też o walkę. Chodzi o wpływy. No i chcą Arabowie być pierwsi, bo przecież Biblia Biblią, ale chodzi o Kościół katolicki, że nie ma autorytetu, że mordowali, że na stosie palili, że napadali na ten Konstantynopol z mieczem. A Jezus powiedział... Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Po co oni atakowali ten Konstantynopol? Po co oni tam lecieli na ten Konstantynopol? Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby Lunch, Strum Extra, już możecie Państwo oglądać nas jutro. Już jutro. Radio, to KFM, Euro. Conchita, Barbie, strona internetowa www.poprawyksiążki.pl i telefon 81 534 99 66 81 743 75. Było to powtórzenie wczorajszego wydania programu z cyklu Czytać, aby być mądrym. Jest czwarta. Radio to katedra na Konstytucja, Radio będzie Austrumestra. Radio Konstytucja. Słuchają Państwo Radia Maryja, przed nami powtórka wczorajszego wydania Aktualności Dnia. Ciekawa oferta dla niego i czy...
To jest tak, że wczoraj jakby miało miejsce wydarzenie, które moim zdaniem w systemie, który dobrze funkcjonuje demokratycznie, powinno zakończyć wybory. Mianowicie wypowiedź byłego przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej Rafała Grupińskiego, obecnie bardzo bliskiego posła Platformy i teraz bardzo bliskiego współpracownika Grzegorza Schetyny, który o to powiedział. Ja bym to zinterpretował tak, on powiedział, że od rana do wieczora kłamiemy ludzi po to, żeby się nie dowiedzieli, jaki mamy program, bo gdyby się dowiedzieli, to by na nas nie zagłosowali. Warto odtworzyć tę jego wypowiedź, może na przykład na moim kanale facebookowym, albo poszukać w internecie, bo ona moim zdaniem pokazuje sens istnienia, znaczy najważniejszy element spajający tą całą koalicję europejską, to znaczy władza jako cel sam w sobie i my możemy ją osiągnąć po prostu kłamiąc ludzi, czy nie przedstawiając swojego programu, bo gdybyśmy go przedstawili, to by na nas nie zagłosowali. I tutaj warto jakby zobaczyć kontekst w ogóle tej całej sytuacji. Mianowicie cofnąć się trochę w historii do 2006 roku. W 2006 roku wczesny premier Węgier został, nie wiedząc o tym, został nagrany, jak mówił, jak przyznawał się swoim kolegom partyjnym, że kłamaliśmy w dzień i wieczorem, kłamaliśmy ludziom po to, żeby wygrać wybory. I po tym jak światło dzienne ujrzała ta taśma, to nagranie, to był koniec i rządzenia tej partii, koniec tego polityka. Na wiele lat, zresztą do dzisiaj, znajdują się gdzieś z boku sceny politycznej na Węgrzech. No i teraz problem polega na tym, że to, co się stało wczoraj na tym marszu, to dokładnie to samo. Tylko że tutaj zmieniły się role, to już nie Węgry, tylko Polska i nie Partia Socjalistyczna, tylko Platforma Obywatelska. Rafał Grupiński de facto powiedział to samo. To znaczy, my kłamiemy od rana do wieczora ludzi po to, dlatego że gdyby się dowiedzieli, to by na nas nie zagłosowali, a my kłamiemy po to, żeby wygrać wybory. I media trzeciej RP udają, że nie znają wagi tego nagrania. Bo gdyby funkcjonowały dobrze, no to takie nagranie kończyłoby tę kampanię 4 dni przed wyborami i to by było oczywiste, że partia, która się przyznaje do tego, że chce kłamać, że po to, żeby oszukać ludzi, po prostu musi przegrać. No bo jeżeli z drugiej strony, jakby wyobraźmy sobie sytuację teraz, pobawmy się w alternatywne, znaczy pobawmy się teraz jakby na chwilę scenariusze, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale pobawmy się, spróbujmy je narysować. I wyobraźmy sobie, że na przykład ta koalicja europejska wygrywa te wybory. Wygrywa te wybory pomimo tego, że mówi, że kłamie ludzi, bo nie chce mówić prawdy, jaki ma program, bo wtedy na nich nie zagłosowali. To co to oznacza? To oznacza, że takie działanie jest legitymizowane przez ludzi. Nawet tych, ja mówię nawet teraz już do zwolenników Platformy. To znaczy, że w kłamstwie można się posuwać coraz dalej. I to w takim kłamstwie, który się wyraża dość wprost. Tym bardziej, że ta cała sprawa przecież dotyczy czego? Dotyczy sprawy absolutnie fundamentalnej, to znaczy dotyczy uderzenia w podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Panie ministrze, przy tym pan poseł Grupiński, no tak trzeba powiedzieć, chyba też z pogardą odniósł się do mieszkańców Świebodzina akurat w tym przypadku. W mojej ocenie to oczywiście było jakby takie pogardliwe potraktowanie w ogóle wszystkich małych czy mniejszych średnich miejscowości. To jest pytanie do nas, czy my chcemy, żeby Polska była jedna, czy my chcemy, żeby jakby budować taką oto narrację, że ludzie w mniejszych czy w średnich miastach, czy wsiach, to są ludzie gorsi, gorszej kategorii, są ludzie, którym po prostu trzeba kłamać, bo my i tak wiemy lepiej od nich. No to są jakby tego typu dylematy, dlatego te wybory do Parlamentu Europejskiego, które się odbywają w najbliższą niedzielę, one są naprawdę najważniejsze z wszystkich, które były do tej pory. My musimy być w pełni zmobilizowani, no bo inaczej, jeżeli tak się nie stanie, to po pierwsze jakby zalegitymizujemy w polityce tak ordynarne kłamstwo, po drugie będzie postępował proces niszczenia instytucji rodziny, no i po trzecie uznamy, że fajnie jest obrażać mieszkańców małych i małych i średnich miast. Tak. Radio Koncika. To FM Euro Koncika. Barbie Baby Langstrom Extra. Nie bój się wrzasku, nie bój się trzasku, niczego się nie bój. Tu Pan Bóg Jehowa będzie błogosławił. Radio Koncita, Tok FM Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Nie bój się trzasku, nie bój się wrzasku, bój się Boga,
i przestrzega jego przekazań. A klechy drugie przekazanie wyrzucili. Hurra! Jestem przekonany, że tak musi być. Na nowo gra. Hurra! Ojcze, to teraz wszyscy muszą sobie zadać pytanie, czy budowa instytucjonalna instytucji, które przekazują wartości chrześcijańskie, budowa, która jest oparta o wspólnotę, która sama organizuje i w sposób czasem jakby, czy sama organizuje tę wspólnotę, to znaczy radio, telewizja, szkoła, czy budowa takiej wspólnoty chrześcijańskiej, to jest coś zabronionego, czy to jest coś złego. Tym bardziej, że każdy tam dokłada tyle, ile może, kogo stać, to dokłada środki, kogo stać, to dokłada sobie na przykład ciężką pracę, czy wsparcie. I czy to jest coś złego? Znaczy, czy w państwie demokratycznym to powinno być takie za? Znaczy, jak widać, dla nich w ogóle chrześcijaństwo to jest coś, co trzeba wybrać i pić. Natomiast nie uważam, że to, co udało się stworzyć ojcu dyrektorowi i rodzinie Radia Maryja, to jest coś, co po pierwsze, nawet ktoś, kto nie jest zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, to nie zrozumie, że to jest jakby dozwolone w państwie demokratycznym, jeżeli mówimy o prawdziwej demokracji. A po drugie uważam, że jest to coś niezwykle istotnego, niezwykle ważnego, dlatego że pamiętajmy, że im silniejsze będą wartości chrześcijańskie w społeczeństwie, tym społeczeństwo będzie silniejsze i każdy, kto zna historię Polski, historię Europy, bardzo dobrze o tym wie. Wszystkie systemy totalitarne zaczynały od walki z Kościołem, z chrześcijaństwem, żeby likwidować wszystkie bariery moralne, które stawia Kościół i tak dalej. No co się wtedy działo? No wtedy zawsze zło rosło. Zawsze był taki efekt. Dlatego to, co oni w tej chwili próbują zrobić, to jest po prostu naprawdę, to jest najlepszy dowód, dlaczego warto iść i głosować w tych wyborach i pokazać im wszystkim, że taki sposób, czyli sposób przedstawiania sytuacji w Polsce, czy Kościół to jest całe zło, czy to jest jakby prawdziwy obraz tych partii, że jeżeli my mówimy, proszę bardzo, co się no to co dzisiaj, proszę Państwa, czemu mówimy Kaczyńskiego? Niech oni nam wyjaśnia, w jaki sposób jakby ofiary innych
przedstawicieli innych profesji są potrzebne. Nie chodzi o to wyjaśnienie, w jaki sposób, dlaczego ich kontaktować. A może to jest za tym coś innego. To jest właśnie zatem taka próba wprowadzenia w Polsce tego, co wprowadzono w państwach zachodnich, to znaczy po prostu niszczenia cywilizacji chrześcijańskiej i za tym stoi, bo jak dochodziło co do czego, bo jeszcze czasem jest chwilą czasu, z którą trzeba być, ale przypominam, jak dochodziło co do czego, to za każdym razem Platforma Obywatelska była trzecim albo trzecim razem się mówiły, czy to było zaostrzyć kary za pedofilię, albo sprawić, żeby kary przestały być wydawane w zakrzeniu na wszystkich zawodach, na wszystkich zawodach. A ciągle pamiętajmy, że przecież jeżeli chodzi o Kościół katolicki, no to tego typu przypadki, to pokazują wszystkie dane i wszystkie statystyki, to jest margines, mniej niż w innych zawodach. I nawet zakładając jakby teorię pod tytułem, że jakieś przypadki były ukrywane, to i tak dalej, no przypomnijmy sobie, no, w silnie katolickiego to chyba ile 8 spraw przez 10 lat pokazanych, tak? Z czego kilka spraw już zakończonych, problem z tymi wyrokami i problem polegał na tym, że po prostu